Drodzy widzowie, pozwólcie mi przywitać Lucynę, z którą rozmawiałem ostatnio dawno temu, nie wiem, 2 lata? Chyba jakieś 2 lata, no. Dzień dobry, Lucyna, cześć. No cześć. No cześć. Cześć. Witaj. Dawno nie widzieliśmy, nie? Ja chciałbym wam tylko przypomnieć, że z Lucyną rozmawialiśmy o 7 prawach noachickich. Nagraliśmy 2 takie odcinki, potem było jeszcze 3 na inny temat, ale dziś stało się coś takiego. No i to znowu nie jest przypadek, bo był taki moment, że ja sobie pomyślałem, no muszę do Lucyny zadzwonić, bo tyle się dzieje w tej chwili w świecie i tyle jest takich informacji nieprawdziwych albo prawdziwych i wszystko jest naraz, że chciałem się dowiedzieć, co się dzieje u Lucyny i co ona myśli o tym, co się dzieje. Lucyna, w tym samym powiedz, co się u ciebie dzieje. No ja po prostu, ja wracam z pewnego miasta i w czasie tej podróży sobie myślę, no muszę po prostu się skontaktować z Zygim. No i jak już byłam w stanie odebrać, sprawdzić mój telefon po powrocie, patrzę, tekst od Zygiego. Musimy coś nagrać. No, tak się stało. Tak było. Ten sam dzień, dosłownie parę godzin. Tak było. No. I nie ma przypadków. I ja myślę, że to jest ten czas, kiedy musimy porozmawiać na bardzo ważne tematy. Słuchajcie, to będą tematy trudne, nie? Trudne i prawdopodobnie tylko część tego filmu poleci na YouTube, a tematy ważne, ważkie, trudne puścimy na Rumble. Co się takiego dzieje, Lucyna? No to się dzieje, że... Cały czas to samo? Ja cały czas szukam jakiegoś potwierdzenia w tym, co się dzieje, o czymkolwiek mówiłam. Czy jest jakieś potwierdzenie w prawie? No ja przeszukuję prawa, prawo i tak dalej, konstytucję, czy coś się zmienia. Również chciałam sobie sprawdzić, co się dzieje w ONZ, tak? Więc co się stało? Rzuciłam taki termin prawa noachickie i oczywiście po angielsku, prawa noachickie i ONZ. I co mi wyskoczyło, to jest ten dokument, na pewno będzie odwrotnie pokazywać, to jest ten dokument. Nie, będzie dobrze pokazywać. Będzie możemy pokazywać nawet, dobrze? Możemy tylko, że po angielsku jest, no nie? Możemy nawet go zbliżyć, jest taki dokument, tak? To jest dokument. Okej, okay. Można go znaleźć na stronie ONZ. Na stronie ONZ-u, tak, jak się wrzuci coś takiego. Po angielsku nie będę tego mówić, nie? Jak to znalazłam. W każdym razie to chodzi... Dokument ma tytuł Jednoczenie ONZ z 7 prawami noachickimi. Czyli chcą to wszystko wsadzić pod jedną organizację. Czyli z tego wniosek, że ONZ ma być użyte jako organizacja do rozpowszechniania tych praw i być może do tego, żeby ludzi karać, powiedzmy, za nieprzestrzeganie. Wymagać, żeby po prostu prawo stworzyć na platformie ONZ. To wiesz co, to jakby zanim zaczniemy kontynuować, to przypomnijmy krótko, czym jest prawo noachickie, co to takiego jest. To jest 7 punktów. To jest 7 punktów. Ja je tutaj mam po prostu też wypisane dla przypomnienia. To jest tak, żeby nie czcić idoli, czyli zakaz bałwochwalstwa. Drugie to jest, żeby Boga nie przeklinać. Trzecie, nie mordować. Nie ma słowa nie zabijać, jest nie mordować. Okej? Jest następne, 4 jest, żeby zachować moralność seksualną, żeby zachować. 5 jest, żeby nie kraść. 6 jest, żeby nie jeść ciała, żeby nie jeść po prostu ciała z żywego zwierzęcia. Oczywiście to brzmi dziwnie, no nie? Ale to jest wszystko interpretacja. A martwe jest, można jeść. Nie, ja uważam, że to już wszystko zależy od interpretacji, rozumiesz, jak sobie, bo wiesz, powiemy, kto będzie to interpretował, nie? Bo tak dalej. I 7 jest, żeby zorganizować system sądowniczy. Na podstawie tych praw. To mi się coś wyłączyło? Nie wyłączyło się.
Okay, oszczędza się ekran. A, czyli siódme jest, żeby zorganizować układ, no nie, jak to się mówi, system sądownictwa, no nie? No i czy musimy może jakoś myśleć, żeby przypomnieć, jaki jest problem z tym, no bo ja uważam tak. No bo jak się czyta te punkty, tak bardzo pięknie, fajnie brzmią. Pięknie, no oczywiście. Dużo z nich jest zawartych w 10 przykazaniach. Tak, oczywiście. I tak jak ja przypuszczałam na początku, jak rozmawialiśmy te parę lat temu, do tego można również dodać prawa, które oni chcą tutaj stworzyć, to na podstawie agendy klimatycznej, no nie? Okay. Bo jeżeli na przykład nie będziesz jadł zwierzęcia, to co masz jeść? A co oni chcą, żebyśmy jedli? Robaki, tak? Nie masz mieć nic i masz być szczęśliwy. To znaczy, będziesz bardzo nieszczęśliwy, ale nie będziesz mógł tego powiedzieć, no nie? W każdym razie to będzie również połączone z agendą klimatyczną. I teraz, tak jak mówię, interpretować te prawa będzie mógł tylko Sanhedryn. Ja dlatego obserwuję wszelkie zmiany w prawie sądowniczym, ponieważ tak, że to jest Sanhedryn i to jest całkiem teraz, no po prostu ja używam, że tak powiem, tych wszystkich dokumentów z gazet, które są po prostu z Izraela i tak dalej. Nie czytam potem, bo to wszystko po angielsku, no nie? I z Wikipedii, tak żeby to było, że to jest w oficjalnych, że tak powiem, w oficjalnych źródłach, no nie? Ale to właśnie było z oficjalnych źródeł na temat tych praw. I teraz tak, według tego, co tu jest napisane, według tego dokumentu tutaj, który znalazłam na ONZ, tu jest napisane 10 czerwca 2013 roku, to te Narody Zjednoczone rozmawiały z Lubavitcher, z 19. Chabad Lubavitch, tak, z Rebe, czyli Rebe to jest jakaś osoba, to jest rabin, rabin to jest poniższa pozycja, Rebe to jest wyższy jakiś stopień w tym ich systemie sądowniczym. I on rozmawiał z członkami dyplomatycznych tych środowisk właśnie w UN, w Organizacji Narodów Zjednoczonych i z innymi oficjalnymi ludźmi, którzy są związani w ONZ, w tym głównym ośrodku ONZ w Nowym Jorku. Rozmawiali właśnie na temat siedmiu praw Noego, tak? I jaką one mają pełnić rolę w międzynarodowym, na temat pokoju po prostu, jaką one mogą pełnić rolę w tworzeniu zachowaniu pokoju i tworzeniu pokoju na całym świecie, tak? Więc to brzmi bardzo pięknie, pięknie, tak? Czyli jest napisane, tutaj nawet właśnie cytat, że w tym dniu ludzie z całego świata zebrali się tutaj na po prostu na bo ja to czytam bezpośrednio, nie miałam czasu się przygotować, ale w każdym razie w tym dniu ludzie z całego świata spotkali się tutaj, żeby rozmawiać na temat praw Noego. To powiedział rabbi Jakob D. Cohen, czyli głowa Instytutu do Kodu Noachickiego. Tak się facet nazywa. Który sponsorował tą konferencję. No nie? I jest tutaj napisane, że obserwowanie, czyli dostosowanie się do tych praw będzie wymagane. Wymagane. I to słowo powtarza się w tym dokumencie bardzo wiele razy. Tak? Że to będzie się pokrywać z wizją Narodów Zjednoczonych.
To się musi pokrywać. Czyli tak, że to będzie się pokrywać, bo oni tak zrobią, że te prawa Noego będą na samej taki górze po prostu, że to jest plan, tak, że to jest plan. To nie znaczy, że to się musi stać, no nie, ale bo to zależy, tak, bo, było słuchajcie, to zastrzeżenie, bo dwa zastrzeżenia. Nie? Po pierwsze, my się nie kierujemy jakimiś uprzedzeniami rasistowskimi. Nie? Mówimy po prostu, jak dzisiaj sytuacja wygląda. A druga kwestia, my mówimy o pewnym planie, który jest zaplanowany już od wielu, 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 wielu lat. Czy od wieków setek, nawet. Czy tysięcy. No, dokładnie. A on dziś jest próbowany do zrealizowania. Tak? Tak. Natomiast trzeba też powiedzieć to, że to wszystko, czy ten plan będzie zrealizowany, zależy od nas. No tak, bo czy my się dostosujemy, czy nie. Czy tak? Nie, dokładnie. Także taki jest plan, ale niestety... Ja nie mam nic przeciwko żadnym ludziom. Żadna rasa mnie nie interesuje. Nie interesuje mnie, czy jesteś Żydem, czy jesteś, kurde, tym, Rosjaninem, wiesz, muzułmaninem, Amerykaninem, czy tego, bo ja uważam, że religie praktycznie zostały stworzone po to, żeby podzielić całą rasę ludzką, która praktycznie jest różnych kolorów. No tak. Bo to nie zależy od tego, czy słońce świeciło bardziej w Afryce, czy gdziekolwiek, tylko ja uważam, no ale to już na inną sprawę, na inną może audycję, że po prostu myśmy kiedyś zostali genetycznie jakoś zmieszani z czymś tam i dlatego mamy różne kolory. Ale serce w środku jest, wiesz, rozumiesz, to samo, no nie? Jest element tak, że stwórcy. Jest element duchowości i że tylko ja dzielę ludzi na dwie różne kategorie po prostu. Jakie? Że albo jesteś dobry, albo jesteś niedobry, albo jesteś uduchowiony, tak. albo kierujesz się w stronę zła i chcesz wszystkim ludziom zaszkodzić. Ja to, co mówię, to, co znalazłam, to mówię po to, żeby ostrzec ludzi. Zaraz się popłaczę. Okej, okay. Ale masz prawo do tego. No. I dalej nie będę mogła mówić. Słuchajcie, to jest emocjonalne i to musicie nam wybaczyć, bo to nie jest błaha sprawa. Nie, to się dzieje, to jest, żyjemy w takich czasach, że to się wszystko dzieje teraz na naszych oczach. Nie? No tak. I tak naprawdę musimy czuć tą dużą odpowiedzialność za to, że nasze zaangażowanie albo nasze lenistwo będzie świadczyło o tym, co zrobimy. Jaki będziemy mieć skutek dla naszego pokolenia, dokładnie. Dla dzieci. Nie? Trzeba, no właśnie, tylko właśnie o dzieci chodzi, bo oni chcą stworzyć świat, którym będziesz niewolnikiem. Którym będziesz kompletnym niewolnikiem. I ja dlatego widzę, że to wszystko, co się dzieje, technologie i te wszystkie zmiany, to, że chcą wprowadzić ten CBDC, nie wiem jak po polsku, czy mają tą walutę cyfrową, tak? To, że chcą to wszystko wprowadzić, że to musi, oni to muszą wprowadzić po to, żeby to, co ja tu pokazuję, się udało. Inaczej? To, żeby się to udało, wprowadzają dlatego, że ich przodkowie stworzyli taki plan i oni się go chcą trzymać. Tak, no tak. Tak. W każdym razie, no i tu po prostu jest napisane, że te prawa, no po prostu te prawa, dostosowanie się do nich będą wymagane. Ja tu patrzę z tego dokumentu, no przepraszam, że się jąkam, ale kurde, ja tu czytam i po prostu czasem jakoś ciężko przychodzi, no nie? To od razu. I to ta konferencja nazywała się Jedni Ludzie, czyli Jedność Ludzi i jeden świat. Czyli ci sami ludzie, ci sami, ten sam świat, no nie? No wiesz, idea tak jakby szczytna. Jedność, czyli kolektywizm. Czyli ja uważam, że kolektywizm to praktycznie jest niedobry dla człowieka. Człowiek powinien być indywidualistą. To, że ty masz taki talent, ja mam inny talent, ktoś inny ma inny talent, to możemy coś dobrego z tym wszystkim zrobić. No jedność jest w różnorodności. No tak, prawda? No dokładnie. No. Ale jak wszyscy robią to samo i po prostu wszyscy będą musieli dostosować się do jednej rzeczy, czy ci się podoba, czy nie, to ja nie uważam, że to by było sprawiedliwe albo dobre. To jest ideologia cywilizacji. Tak, to jest ideologia nazistowska. No i azjatyckich cywilizacji, czyli rosyjska, wiesz, azjatyckie wszystkie cywilizacje są oparte o hierarchię, nie? No. Musisz pilnować tego, co hierarcha ustalił. No. I tak się musisz zachować. No dokładnie, no i właśnie. No i wiesz, w każdym razie tak, także ten rabbi mówi tutaj, że po prostu oni nigdy poza tym nie nazywają Boga jako Bóg, tylko mówią by, kreska, g, czyli tak jak g, dy, nie? G, kreska, dy. O, nie dlatego, wiedziałem tego. Tak, także w tych prawach Noego nigdy nie mówią God, czyli po angielsku, no Bóg, nie?
tylko zawsze mówią g, kreska, dy. Ja sobie to skojarzyłam to? Z... Tak, ja sobie myślę, że to się zwiąże tak. Google, g, ugo, g, mail, g, whatever, tam wszystko będzie, wiesz, co innego, nie? Jeszcze inne rzeczy. W każdym razie ja myślę, że to o to chodzi mniej więcej, że oni próbują wszystko jakby włożyć pod jeden, przyzwyczajają ludzi, po prostu programują ludzi, to tak no nie? To jest w tym dokumencie? To... Tak, to jest wszędzie we prawach noachickich nie ma gad, jest g, kreska, d. Tak, także... To jest dla mnie w tej chwili szok. Tak, ja tego, tak, tego tak, tak, to jest oficjalne, to jest oficjalne. Na Wikipedii tego nie ma, ale jest w Talmudzie i wszędzie indziej i tutaj też. I tutaj też jest g, d. Tu proszę bardzo, widzisz? G, d. Wow. W tym dokumencie jest g, d. Faktycznie. Kreska. No, to jest dokument oficjalny, tak jak mówię, no nie? W każdym razie tak. Więc oni to podpisali, tak? Czyli goście z całego świata na tej konferencji byli tam razem z dziennikarzami, dyplomatami i delegatami z różnych krajów Polska dookoła była? Świata. Nie wiem, nie sprawdziłam tego, bo nie wiedziałam, gdzie sprawdzić jeszcze. Ale jest napisane, że był również Egipt i Izrael, nie? No oczywiście, czyli na pewno Polska była, przypuszczam. No, i że goście chcieli uhonorować właśnie uhonorować tę dyplomację przez podpisanie deklaracji na temat siedmiu praw Noego. Tak się nazywa. Declaration of the Seven Laws of Noah. Nie? Czyli oni to podpisali. Tak? Czyli i w tym dokumencie było wyznaczone, jak ważne jest to, żeby siedem praw Noego zagwarantowało ludziom pokój, sprawiedliwość i harmonię wśród wszystkich narodów i wśród wszystkich ludzi. Czyli brzmi bardzo pięknie, no nie? No ja bym do tego dodał zrównoważony rozwój. No, ono właśnie, nie? Dlatego mówię. No właśnie, no. Dlatego mówię, że to się wszystko bardzo dobrze łączy z tą ideologią klimatu, no nie? No, ale wiesz, no to jest podstępne, no nie? No i tak, i rabbi powiedział, dyskutował na temat monoteizmu, że... Zjednoczenie narodów pod jednym gdy, czyli pod jednym byg, czyli Bogiem, że tak powiem Bogiem, nie wiadomo co to jest, no nie? To będzie pewnie ten antychryst, czy powiedzmy ta technologia, może AI, może ja sobie jeszcze kojarzę to z AI, z artificial intelligence, czyli inteligencją sztuczną, nie? Z tym sobie jeszcze ale kojarzę. To jest niesamowite. Słuchaj, no ja sobie to tak kojarzę. Dostosowuje się Boga do ideologii, a nie ideologię do Boga. No tak, no oczywiście. No o to chodzi. No i właśnie tak. I chodzi o to, żeby zagwarantować ten pokój i sprawiedliwość i tak dalej. I ten monoteizm. Jak monoteizm ma... połamać bariery między ludźmi, powiedzmy, nie? Żeby zjednoczyć się pod jednym Bogiem. Cokolwiek ten Bóg jest, nie? Cokolwiek to tam oni ale sobie wyobrażają. Dzisiaj mamy monoteizm islamski. Mamy monoteizm chrześcijański, który jest rozbity na wiele monoteizmów, tam protestanckie. Ale zapomniałeś, że oni teraz mówią o kryslam. Słyszałeś o kryslam? Oni mówią, że kryslam to jest chrześcijański. Od mojego przyjaciela Andiego. Tak samo drugie mówią na temat Judeo-Christian, czyli jak to się powie? Judeo-chrześcijańska. No, coś takiego. A czegoś takiego nie ma. Przecież oni w Jezusa nie wierzą. No nie, no to jak może być judeizm chrześcijański, skoro oni nie wierzą w Jezusa, prawda? Nie ma czegoś takiego. To jest, jak to powiedzieć, zwiedzenie, no nie? No. No i w każdym razie tak, co tu dalej czytamy na ten temat. No i oczywiście on napiera, że musimy pracować razem, żeby po to, żeby prowadzić międzynarodowe środowisko na jakiś wyższy poziom spirytualizmu i żeby człowiek zrozumiał swoje miejsce w universe, jak to? No, we wszechświecie, no właśnie. No i tam mówi, że tam jakieś prezydenci byli i tak dalej, z jakiegoś tam biznes, co tam,
nie będę już tu wymieniać, ale to jest. I on powiedział, że wszyscy Żydzi są po prostu zobligowani, żeby uczyć tych praw. Mhm. Czyli oni siebie uważają tak jak Netanyahu kiedyś powiedział, że Israel will be the light of the world, czyli Izrael będzie światłem dla świata. Mhm. No nie? Tak sobie powiedział. No i dlatego oni się mają poczuwać do odpowiedzialności, żeby uczyć właśnie innych ludzi, jak się dostosować do tych praw. No nie? Więc dodatkowo do prohibiting, jak to? Zakaz. Sorry, ale ja tu czytam i nie byłam, tak wiesz. No, dodatkowo do zakazu właśnie wynoszenia tych wszystkich bałwochwalstwa, również tak, zakazane jest po to, żeby im urągać, powiedzmy, nie? Mhm. Żeby im urągać. Zakazane oczywiście tu jest też napisane, także jakby ktoś, teraz odnoszę się do tamtego, co wcześniej mówiłam, ale tu jest też napisane, zakazane związki seksualne z jakimiś tam, no i tak dalej, na temat morderstwa, złodziejstwa i tak dalej. I tu już jest napisane, nie jest napisane na temat jedzenia żywego stworzenia, tylko jest napisane cruelty, czyli znęcanie się. Mhm. Czyli to już nie jest, rozumiesz, jedzenie tylko, no nie? Mhm. Znęcanie się, tylko powiedzmy, o, chcesz sobie rosół zrobić skóry dzisiaj na obiad, o, znęcałeś się, bo zabiłeś kurę, no nie? Mhm. I miał łeb obcięty, no nie? Także to jest, wiesz, w zależności jak sobie to, wiesz, zainterpretujesz, no nie? Ale tego to nikt nie mówi, no. A że oni są podstępni, no więc będą cyrki. To no dlatego kury trzeba teraz meldować. No, to ja od początku mówiłam, że to tak będzie. No. Od początku mówiłam, po to trzeba meldować wszystko. Jeszcze nie w Teksasie, ale... Bo to nie jest... Nie, tam ludzie w Polsce i tak tego nie robią. Ja powiedziałam, ktoś by musiał być głupi, jakby coś takiego robił, wiesz? Co jeszcze? Niech się, wiesz... Ale to jest jakby część tych realizacji tych praw, bo to są takie... Tak, dokładnie. Prawo wykonawcze jest właśnie... Tak. Stopień po stopniu, żeby ludzie nie widzieli całości, temu dają troszkę zrobić, tamtemu dają troszkę zrobić. Każdy prezydent ciągnie i pcha to samo, dokładnie to samo, tylko że po prostu wiesz, co jeden nie dokończy, wyjdzie, to drugi to dalej robi. No. I oni sami nie wiedzą pewnie, co z tego ma wyniknąć, no nie? I także ja dlatego na przykład mówię, że dlatego oni teraz tak bardzo ten LGBT popierają, ponieważ oni doprowadzają do tego, żeby ci ludzie się ujawnili. Ale ci wszyscy ludzie będą zabici, niestety. Bardzo przepraszam, ale tak... Ale mówisz o kim? O LGBT. Mhm. Bo te relacje będą zabronione pod karą śmierci. Jeżeli pójdziesz do Talmudu i zobaczysz, jaka jest kara śmierci za niedostosowanie się do tych praw, z którymi jedno jest zabranione relacje seksualne, czyli te, no, jak to się mówi, no homoseksualne, tak? I tak dalej. I te wszystkie inne, to jest według nich immoralność. No tak, jeśli miało być to prawo realizowane, no to jest immorality, tak? To jest tak, to jest niemoralne i to będzie karane śmiercią. Czyli próbuję podążyć za twoim tokiem myślenia, czyli dziś jest jakby wydobywanie na wierzch tych wszystkich ludzi. Tak, żeby oni się ujawnili, żeby już mogli wiedzieć, kim oni są. Potem będą, jak to się mówi, spędzeni jak bydło do jednego miejsca. To się działo przed wojną. No i dokładnie to samo. To nie jest nic lepszego niż nazizm. To po prostu nie jest nic lepszego niż nazizm, no nie? Tak, Żydzi musieli mieć swoje sklepy oznakowane, tak, żeby potem ich łatwo było wyłapać. Dokładnie. Nie? W każdym razie, no i w każdym razie oni tutaj obiecują, że będą na ten temat, że będą po prostu rozprzestrzeniać informacje na temat tych praw. I to jest ważne, że po angielsku najpierw powiem, przetłumaczę. Mhm. All peoples of the world are obligated to follow. Czyli każdy będzie zobowiązany, żeby się dostosować. Przestrzegać tych praw. Tak. Także tak to wygląda. Że i oni oczywiście piszą, że to jest, że oni będą pracować nad tym, żeby one doszły do skutku.
Także to jest dokument ONZ. Tak? Rozumiem. Nie? To już jest jakiś plan, który wynika po kolei tam z planów narodowych Izraela, a te jeszcze tam z zaszłości biblijnych i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby krok po kroku przyjęty plan. Czy twoim zdaniem to jest plan, który ma szansę realizacji? Ja myślę, że tak jak mówiłam, wydaje mi się, że niestety i pewnie ludzie mnie tutaj obwieszą i za powiedzenie tego, ale ja uważam, że kiedyś, no bo co myślicie, że co myślisz, powiedzmy, czy ci, którym zależało, żeby jakieś takie plany, żeby zniewolić ludzkość, bo ja nie chcę, żeby ludzkość była zniewolona, bo to będzie ja, ty i moje dzieci i wszystkich innych dzieci, tak? Ty myślisz, że oni tyle tysięcy lat temu, nawet jeżeli Biblię znaleźli gdzieś tam, że oni by w niej nie grzebali i żeby nie zmieniali rzeczy, które tam są napisane, po to, żeby to im jakoś dało, wiesz, przewagę? Na przykład programowanie ludzkiego umysłu. Na przykład, jak to mówią programy, jak to mówią, ten, wiesz, jak w filmach teraz. Kiedyś filmów nie było. Ja myślę, że robili to, musieli to jakoś robić za pomocą jakichś książek czy książki, czegokolwiek, religia. A ponieważ religia, tak, dlatego tak jak mówię, religia być może została stworzona, żeby podzielić ludzi. Potem różne księgi może, nie wiem czy zostały napisane, ale być może coś było znalezione i zostało zmienione. Mhm. Powiedzmy, bo na przykład tak, jeżeli ty wiedząc, że okej, no dzieje się źle, ale no przyjdzie Jezus i nas wyzwoli, no nie? Mhm. No to co będziesz robić? Będziesz czekać na Jezusa, aż cię wyzwoli, no nie? Zamiast podnieść tyłek i coś robić, tak? Mhm. Aha, rozumiem. Czyli ja uważam, uśpienie uwagi, po prostu zdanie się na to, że o, nic nie można zrobić, bo w Biblii jest napisane, tak? Mhm. Więc nic nie możesz zrobić, bo co jest napisane, to musi się zdarzyć. Mhm. A ja uważam, że to jest zaprogramowanie ludzkiego umysłu na to, bo ja nie wierzę, że powiedzmy, jest, jak ktoś wierzy, no i oczywiście ja wierzę, że są siły zła i dobra, czyli ten szatan i ten Bóg, jakiś stwórca. Nie wierzę, że ten szatan, czy ten, to zło, że nie nakręcili tam coś takiego, żeby ludzie właśnie nic nie robili na ten temat. Uważam, że po prostu wtedy myślisz, okej, nic nie mogę zrobić, bo jest napisane, o, przepowiednie się sprawdzają, o, zobacz. A nikt nie pomyśli na ten temat, że to może być na przykład plan. Scenariusz napisany. Według tego idziemy. Okej, tak jak kiedyś mówiłam, my musimy im pokazać, co mamy zrobić, co musimy zrobić i co my im zrobimy, żeby ich zniewolić, bo jak my im nie pokażemy, to my dostaniemy karmę i będziemy jakieś to prawo kosmiczne, uniwersalne, wiesz... To się skupi na nich. Skupi się na nich. A tak to wina spada na ciebie. Tak. Bo myśmy ci powiedzieli, co my ci zamierzamy zrobić, a ty nie posłuchałeś. Albo posłuchałeś i do ciebie nie dotarło, rozumiesz? Nie dotarło, ale nie, musi się stać. No to nie można nic zrobić, okej? Okay? Myśmy ci powiedzieli, co cię czeka. Więc ty jesteś głupi. Mhm. Nie jest nasza wina. Mhm. Rozumiesz? Bo ty jesteś za głupi, żeby to zrozumieć. Mhm. I na tym to wszystko polega. Ja dlatego czasem sobie myślę, czy po prostu nie wierzę w to, że w Biblii nie było grzebane. Nie wierzę w to. To wiesz, taki diabeł jest mądry, taki jest dobry, że on nam pozwolił tą Biblię tak zostawić. No, wiele jest takich akapitów w Biblii, które jakby pokazuje, że ten Bóg wcale nie jest taki fajny, nie? Że on jest, to nie chodzi o surowość, on jest mściwy. No ja właśnie uważam, że być może to nie jest ten Bóg, którego nam się przedstawia, rozumiesz, no tak. Nie? Bo według mnie, jak on nas powiedzmy stworzył, stworzył nas powiedzmy jako jedność, tak? I chciał, żebyśmy doszli do jakiegoś
spirytualnego, wiesz, jakieś no, zrozumienia, czy jak weszli na wyżyny, że tak powiem, jakiegoś, wiesz, uduchowienia, to on by zrobił wszystko, żebyśmy my się trzymali razem i żeby jednego, ja jeden myślę, drugiego że ten prawdziwy wspierał. Taki jest. Rozumiesz, no nie, żeby jeden drugiego wspierał, żeby jeden drugiemu tłumaczył i tak dalej. A tutaj co się dzieje? Podział, zabijanie, ty zabij ten, wiesz, jak to się mówi, tych ludzi z tego plemienia, zabij tamtego, wszystkich wyrżnąć aż do dzieci, nie? No to skąd to się bierze? Ja nie rozumiem tego, po prostu ja tego nie rozumiem. I tak jak mówiliśmy, dlaczego ja uważam, że to nie musi się stać, ja uważam, że to było tak zmanipulowane, że Biblia została zmanipulowana po to, żebyśmy właśnie siedzieli na tyłku i nic nie robili. Dokładnie nic, bo się wypełnia słowo. I musi się wypełnić, i ty nie możesz nic zrobić. To jest tak zwana samospełniająca się przepowiednia. Dokładnie, no, dokładnie. Więc, no. Jak twoim zdaniem, Lucyna, powinno wyglądać teraz nasze życie, kiedy już to wiemy wszystko, nie? Według mnie to tak. Wszystko zostało stworzone sztucznie, więc rządy są sztuczne. Dlaczego my nie możemy sobie żyć tak? O, przychodzę do ciebie, gadamy sobie, o, no czy naprawdę my potrzebujemy jakichś rządów? Czy my no nie potrafimy się rządzić sami? Uważam, że nie. Bo ja uważam, ale że co, potrafimy się rządzić powiedzą, sami. Ale tak, ale co byśmy zrobili, jakby nie było tej władzy tutaj w San Antonio, to drogi się popsują, mosty się popsują. A co byśmy zrobili, jakby nie było pieniędzy? No. Pieniądze są złem tego świata, tak? Pieniądze zostały stworzone po to, żeby nas zniewolić. Tylko i wyłącznie po to, tak? Jakby nie było pieniędzy, to by się cała wieś zeszła, wzięła do łopaty, każdy by coś robił i by były drogi. Tak, no tak? Ja powiem no, tak. No jak, powiedz. Ja powiem tak, że jakby patrząc na to w taki sposób bardziej przemysłowy, nie? No to słuchajcie, jeśli mamy tutaj drogi, a tam mosty, to zatrudnimy ludzi, którzy wiedzą jak to zrobić, płaćmy im, niech oni dbają o te drogi. Ale po co płacić? Mieszkasz wszyscy razem. Ja nie mówię o to, że wszyscy za mają. Za te naprawy, no, za utrzymanie. Tak. No. No, zapłaćmy za to, ale pilnujmy tego, żeby oni są naszymi usługodawcami. Dawcami. No, tak. Prawda? To jest ich robota, ich psi obowiązek. Oni to mają zrobić. Tak. A myśmy ich uznali za władzę, za kogoś lepszego i wyższego. Dokładnie. Skoro wszyscy są równi, według niby prawa, bo jest napisane, wszyscy są równi według prawa, to dlaczego jakiś tam, kurde, wiesz, burmistrz ma decydować o naszym życiu? No właśnie. On jest naszym sługą. Sługą, my go zatrudniamy do tego, żeby służył nam. Tak, on jest naszym sługą, on powinien robić to, co my chcemy, a nie odwrotnie, że oni na nas właśnie takie prawa później będą nam wciskać, kiedy kto chce tak żyć? Ja nie wiem, kto, czy ty zauważyłaś. Ja się pytam, czy kto chce żyć pod prawem religijnym, bo ja nie. No. Ale jakiekolwiek by nie było. Inkwizycję pamiętasz? Pamiętasz ten, no, inkwizycję i wyprawy krzyżowe i to wszystko inne, to wszystko było w imieniu Boga, tak? No. Ja nie jestem przeciwko religii, ja jestem spirytualna, wysoko myślę, że wiesz, wiem, że jest, mówię, stwórca, który jest dobry, no. Ale wiesz, no to jakoś coś trzeba z tym zrobić, no. Tak jak wszystko zostało przed nich odwrócone, upside down zrobione, no, nie? Dlatego masz podwójne trójkąty złożone razem. Które wyglądają jak gwiazda. Tak, a znaczą, co znaczą? Znaczą tak na górze, jak i na ziemi. Nie, tak Na górze, tak i na dole. No i na dole, tak, to znaczy. Albo inaczej? Ten symbol również jest spotykany już w kulturach jakichś starych, wiesz, przed nie wiem jakim okresem, przed Chrystusem jeszcze, ten symbol jest spotykany i on znaczy po prostu męska, wiesz, część, i żeńska mamy to część, trochę razem tak połączona. W toaletach, nie? Tak, dokładnie. Tak, dokładnie, tylko ale to tak naprawdę znaczy trójkąt odwrócony do góry nogami, tak, nie? Tak, dokładnie, tak. Ciekawych czasach naprawdę żyjemy. Ja powiem ci, że ja jestem optymistą. Ja wierzę w ludzi, że no ja wierzę w ludzi i cały czas się myślę, że się obudzą i po prostu powiedzą wreszcie nie. Ale wiesz co, powiem ci tak, że ja to za każdym razem powtarzam w audycji, że jakby ludzie, myślcie sami.
nie, to, co mówisz ty i to, co mówię ja, jest do waszej weryfikacji. To trzeba sprawdzić. No oczywiście, ja dlatego idę. O proszę, Wikipedia. No, znaczy dla mnie Wikipedia to nie jest żaden no, środek, nie żadne po prostu dokładne źródło, że tak powiem, ale oni używają tego, no nie? Oni mówią, że o, Wikipedia mówiła, no to wiesz, nie? No to trzeba tam zajrzeć. I tak dalej, to trzeba zajrzeć i zobaczyć, co oni piszą, no. I w każdym razie ja tylko mówię, no staram się zobaczyć, co ja tutaj, ja wiem, że ja tobie jeszcze coś... Ja bym proponował, żebyście sobie widzowie zajrzeli, bo jest po polsku też ten zapis. To może to mają przetłumaczyć. I tamte prawa noachickie są tak, po polsku. Przeczytajcie sobie na temat, to pokażę normalnie, czy nie? Poszukajcie sobie takie słowo, co się nazywa Gertoszaf. Okay. Gertoszaf, to jest na temat właśnie praw tam. Ja myślę, że Wikipedia to idzie tam chyba przetłumaczenie wrzucić. Widzisz? Gertoszaf. I tutaj właśnie jest opis, jak Talmud podchodzi właśnie do tego. I że to... Aha! Że to jeszcze... Łączy się właśnie z czymś ciekawym, bo tu jest napisane, że ten Gertosza, czyli to jest człowiek, który zaakceptował prawa noachickie. Mhm. Nazywa się Gertosza. I tu właśnie cała ta strona do tego się odnosi. To jest po hebrajsku chyba, tak? Tak, to jest po hebrajsku Gertosza, czyli to znaczy... No, foreigner. Podany? Poddany? Nie. To znaczy tak jakby obcy wiesz, obcy. Z innego kraju, no nie? Obcy, no tak. Po prostu wiesz, no. Imigrant czy coś takiego, rezydent jakby nie tego kraju, rozumiesz, nie? Czyli dostosowany jakby, wiesz, no dostosowany, no nie? Czyli konwert jakby, nie? Konwert do, powiedzmy, tej wiary, no nie? No i to oni idą według Talmudu babilońskiego. Czyli Księga Zohara i Sanhedrynu. Czyli Księga Sanhedryn to jest księga praw ich, no nie? To jest Sanhedryn, to jest też sąd. Tak, to jest sąd najwyższy ich, ten sam, który skazał Jezusa za nic. Dokładam za nic. I to właśnie do tego chcą dążyć, żebyś był skazany za nic, no nie? I no i właśnie tutaj są różne opisy, bardzo ciekawe i to jest tak, że oficjalnie te prawa będziesz musiał zaakceptować. Ale nie będę musiał, ja. No ja wiem, ale to mi się z czymś dalej łączy, bo jest napisane, że Gertosza, czyli ten goim, jak oni to mówią, goj, nie, będzie musiał zaakceptować te prawa w obecności trzech ludzi Sanhedrynu. A co to będzie znaczyć, jak myślisz? Trzech świadków? Nie, no jak jesteś, po pierwsze to sobie skojarzyłam, dlaczego Jezus musiał mieć trzech świadków i jeden powiedział, że ty zburzyłeś tą świątynię i powiedziałeś, że ją odbudujesz w ciągu trzech dni, a drugi powiedział, coś tam jeszcze już nie pamiętam, a trzeci powiedział, o, więcej świadków już nie potrzebujemy. Czyli to wszystko się do tego odnosi, no nie? Czyli on też był pod sądem sanhedryńskim, no tak jak widać, i oni do tego dążą. No i po prostu trzeba będzie zaakceptować te prawa według tradycji rabinów w obecności trzech świadków. Co to znaczy dla katolika, myślisz? No nie kojarzę. No. Odrzucenie Jezusa. A, w tym sensie. Tak, odrzucenie Jezusa. No bo jak? Przecież według praw nie będziesz mieć innych bogów, tylko tego ich. Kim, tego gdy, no nie? Czyli gy, czy jak tam powiedzieć. To mnie bardzo ciekawi, bo co się kryje za tym G, kreska D? No. Co się za tym kryje? No ja właśnie tego jeszcze dalej szukam. Coś to musi być, ale ja właśnie łączę to również z to może się okaże kiedyś. Mam nadzieję, że nie dojdzie. Mam nadzieję, że nie dojdzie, no nie? W każdym razie to w trzech świadków będzie do tego potrzebne. Teraz tak, co tam jeszcze dalej mogę wam powiedzieć? No na temat
Aha, że ci, co zaakceptują, otrzymają pewne jakieś tam przywileje. Przywileje, tak, że przywileje od środowiska, powiedzmy, no nie? No ale restrykcje będą. Aha, że restrykcje. No, że oni po prostu będą mieli restrykcje tam, kiedy masz pracować i tak dalej, nie i tak dalej, ale. Że restrykcje będą większe dla tych, co to tam zaakceptują oczywiście, no nie? A inni będą robić na nich, no nie? Rozumiesz, nie? Bo oni przecież nie mogą w pewne dni pracować, no nie? W każdym razie, co tu jeszcze mogę dodać? Okej. Nie wiem, co tam może sobie wytniesz później. Tak, co jeszcze tam? Ty będziesz mógł, to wycinać, nie? No czy tak, jak wolę nie, ale jak, no. Jak będzie trzeba, to tak. Tak, nie, to kawałek, zapamiętaj o tej godzinie. No. No, w każdym razie tam modern, to wiesz, no to w tych czasach te organizacje są przewodniczane, no jak, przewodzone przez religijne, zionistyczne organizacje i tych ortodoksyjnych rabis. Czyli to są właśnie ci przewodniczący, no nie? Co tu jeszcze mam dalej ci powiedzieć? Okej, aha, że oczywiście judaizm będzie superior, czyli jakąś ponad nadrzędną religią na całym tym, a innej żadnej nie będzie, żadnej innej religii nie będzie, tylko albo jesteś Żydem prawdziwym, nie można się. Zwykły człowiek nie może się przechrzcić na to. Chyba, że po prostu, bo musisz mieć matkę, żeby... tak, oczywiście, tak. Także tylko wtedy będzie możliwe. I tak, co dalej mogę wam powiedzieć? Masz jakieś pytania, to zadaj pytania, a ja będę szukać. Nie, wiesz co, bardziej mnie interesuje, tak, bo jak my opowiadamy o tym, to ja mniej więcej czuję, jak widzowie reagują, nie? Czyli, no jak? Boją się? Tak, że się boją, nie? I... Ja o tym nie mówię, żeby straszyć, ja o tym mówię, żeby przestrzec, okej? Okay? Tak, ale... Ja mówię, że przestrzec, żeby ludzie do tego nie dopuścili. Powiem ci jedno. Ostatnie nagranie, ostatnie interview Orwella, George Orwella, było z jakimś z BBC. I no, rozmawiali na temat tego pięknego, bliskiego, książki. Dystopijnego świata, które Orwell mówił, że nadchodzi. Wtedy mówił, że nadchodzi. I pytanie zostało takie zadane, że to, czy to można jakoś zatrzymać? A Orwell na tym, on już prawie był, no już na był śmierci. Na łożu śmierci, że tak powiem. To był jego chyba ostatni ten wywiad. On powiedział... Tak powoli powiedział, do not let it happen, nie dopuścić do tego. To jest, i ja na to właśnie liczę, że to... nie będzie dopuszczone, żeby coś takiego się stało. Ale wiesz co, ale ludzie muszą zobaczyć cały ten obraz z góry. Ale przestać zobaczyć, się, wiesz, to rozumiesz, jest kłócić. Jedno, zobaczyć to jest jedno, ale teraz co mają zrobić? Co mają zrobić? Wiesz. To rozumiem, że już zobaczyli, tak? Nie wiem, po takiej audycji jak nasza albo innych audycjach zobaczyli, że tak to wygląda. Ale co trzeba zrobić, żeby do tego nie dopuścić? Po prostu ja uważam tworzyć grupy i po prostu tak, dla mnie powinno być jedno, żeby ludzie zrozumieli, żeby nie głosować. Dlaczego masz głosować nad panów nad sobą? Ja jestem swoim własnym panem. Ja potrafię się rządzić, ja nie potrzebuję. Niektórzy mówią, o... Potrzebny nam jest ten, o, potrzebny nam jest jakiśkolwiek, prezydent, o, i myślą, że jak kogoś innego wsadzą do Białego Domu czy do Belwederu, że to się zmieni. To się nic nie zmieni, bo ci wszyscy ludzie pracują przeciwko ludzkości dla tych na górze, którym wcale nie jest jakimś tam Rothschild czy oni ktoś. Oni się nie pokazują. No właśnie, wiem. Ci się nie pokazują. Wiem, jest w ogóle jakaś inna grupa. To jest wiele poziomów i tam ta góra... To jest wiele poziomów, a na samej górze ja ci mówię, że to jest grupa religijna, okultystyczna. Ale którzy potem mają są wspólnego, jeszcze poziomy ja uważam. Ja osobiście uważam, że jak to się mówi, jest non-human force, czyli jest jakaś siła... Nieludzka siła. Nieludzka.
Bo ja mówię możesz tak. Możesz ich nazwać szatanem, obcymi tak, albo jakimiś tam istotami. Czymkolwiek innym. Tak, ja uważam, że po prostu możesz nazwać jak chcesz, ale coś jest w tym. To jest grupa, która rządzi się okultyzmem. Oni mają księgi, ja znalazłam, nie wiem czy tobie mówiłam, znalazłam księgę magii. Nie mówiłaś mi. Księgę magii znalazłam, tak. Kabbala Magic się nazywa. Gruba chyba na 300, na 300 ponad stron. Ja bałam się tego, kurde, czytać. Wiesz? No, ja bym się też bał. Tam były zaklęcia, tam było wszystko. Tam wszystko w tym było, no nie? Że jak chcesz to, czy tamto, nie? No to... To zrób to, wiesz, to. Zrób to. Nie wiem, to po prostu było wchodzenie na jakieś wyższe poziomy świadomości, rozumiesz? Ale to było strach. Tylko co mnie najbardziej zastanowiło, że bardzo dużo słów, które były w tych zaklęciach używane, my znamy z kościoła. Inri. Właśnie nikt IHS, tego nie rozgryzł chyba, co to jest Inri. IHS, to były strony świata, coś na temat stron świata, tam było różne rzeczy. Ja niektóre tak po główkach przeczytałam, wiesz, coś takiego, że o, jak słowo daję, mówię ci, przekręć się tam, wiesz, tu odwróć się do wschodu i to powiedz to i to, to. Odwróć się w tą stronę, powiedz to i to. Nakreśl sobie, wiesz, koło, wejdź do tego koła, zrób to i to. Takie słowa, takie rzeczy tam były, jak słowo daję, mówię wam. Było dużo symboli z egipskich, ale właśnie dużo, tak jak ja mówię, te symbole, które widzimy w kościele, były tam. I ja nie wiem, czy po prostu Kościół je zaadaptował, czy Kościół został infiltrowany później. Tego nie wiem, bo ja nie wierzę po prostu, że jeżeli Kościół jakiś się narodził, po prostu grupa ludzi wierzących, to ja myślę, że po prostu oni to zrobili z dobrymi intencjami. Ja myślę, że po prostu złe zostali ziarno zaczęło się później do tego sypać. Zinfiltrowani zostali. No. I ja myślę, że później te symbole i to wszystko inne zostało oddane. Rozumiesz. Tak, ja uważam, wiesz co, jakby tak moje słowo na ten temat, nie? Że my dzisiaj powinniśmy po pierwsze tak, żyć w zgodzie z samymi sobą, tak. Nie szkodzić innemu, co tobie niemiłe, mając jednak wolną wolę, tak? No. Sprzeciwiaj się temu, co jest złe. Czyli jeśli nie chcesz zaakceptować złych wyborów, które narzucają ci rządy, to nie akceptuj ich. No właśnie, dokładnie. Inaczej mówiąc, nie chodź do sklepu po trującą żywność i nie kupuj tego i nie jedz tego. No. Nie głosuj na ludzi, których uważasz, że są złymi politykami i źle rządzą. Nie idź, nie głosuj. Jeśli idziesz głosować, żeby wybrać mniejsze zło, to wybierasz zło. Tak, nie ma oczywiście. Mniejszego zła ani większego zła. Ja dlatego na głosowaniu żadnym nie byłam już od te ostatnie dwa razy w ogóle nie poszłam, bo mówię, z jakiej racji ja mam wybierać kogoś, ja kto będzie moim moje panem. Marzenie, no, co? Że na przykład następne wybory, nie wiem, w Polsce mogą być i okazuje się, że ci wszyscy, wiesz, politycy czekają teraz, jakie będzie głosowanie, a nikt nie poszedł. To moje właśnie. Małe marzenie. No, dokładnie. I co wtedy, nie? Tak, dokładnie. No. Ja w każdym razie chciałabym powiedzieć, że to jest plan zniewolenia ludzkości przez te prawa. Że to wszystko pięknie będzie wyglądało, ale jest plan zniewolenia właśnie. I no tak jak mówię, ja wyszukuję z różnych tam, z ich źródeł po angielsku. I co jeszcze powiedział Rabbi Józef. To jest tak, on się nazywał, jak on się nazywał? No wiem, że Józef, jakiś tam on. Tego już teraz tak bardzo łatwo nie znajdziesz. On dał w Jerusalem Post artykuł, który był napisany: goje egzystują tylko po to, żeby służyć Żydom. Tak powiedział. No to jakby jest, no tak, tak. Tak powiedział. Tak. I później oni to tamtego. On się nazywa Rabbi Owadia Józef. To jest głowa jakiegoś szas, konsylium do Tory. I to nie jest mowa nienawiści. No, i to nie jest mowa nienawiści, nie. No, i jest tak napisane, goim byli, urodzili się tylko po to, żeby nam służyć. To jest jego, bez tego oni nie mają miejsca w świecie.
tylko po to, żeby serwować, żeby służyć ludziom Izraela. To jego słowa. Powiedział Saturday, czyli w jakiejś no, wykładzie w sobotę, no oni tam zawsze w sobotę te swoje mają, wiesz, szabaty i tak dalej, no nie? No. Także... Aby to, wiesz, aby to jakoś optymistycznie zakończyć, ja powiem tak, że no, wszystko zależy od nas. Naprawdę. No zależy od nas. Ja mówię, trzeba zorganizować. Ja to trochę uważam, że trochę, wiesz, za późno jest od dołu to robić. Ja uważam, że wszyscy kolektywnie nie powinni iść na żadne wybory. I nikt by nie był wybrany. Ja nie wiem, jak to działa. Czy to wtedy działa, że będzie wybrany ten, co był na pierwszej liście? Czy, wiesz, czy jak nikt nie pójdzie? Jeśli chcieliby zachować się wobec swoich praw, które sami ustanowili, to nie powinny te wybory być zaakceptowane. Nie? O, no ja tych praw nie znam, ja tylko czuję. Musi być jakaś tam większość ludzi, która poszła do wyboru. No tak. Ale wiesz, znając już to, co zrobili w trakcie ostatnich 3 lat celebrytki, to mogą na kolanie zmienić prawo. I uznać, że nawet jeśli 10 Polaków pójdzie na 38 milionów, no to tych 10 wybrało. Dlatego nie powinien iść nikt. No. Dlaczego 10 ludzi ma wybierać kogoś dla iluś tam milionów? Nie rozumiem. No. A co chciałam jeszcze dlatego to się powiedzieć? Nazywa, to się nazywa, jak się to nazywa? Włoski strajk, czy... Nie słyszałam, nie wiem. To społeczny... Dobrowolny protest, czy coś takiego, Być nie? może, no. no. W każdym razie chciałabym powiedzieć, że technologia, która jest wprowadzana, dlaczego tego dążenia do tych praw i do tego, do tej, powiedzmy, religijnej hegemonii, powiedzmy, nad wszystkimi ludźmi, dlaczego tego nikt nie widzi, to jest to, że najpierw, zanim do tego dojdzie, to muszą być inne stopnie tego planu wykonane, typu technologia, na przykład, no bo jak teraz będziesz, powiedzmy, jak teraz będziesz ludzi gonił za to, że on tego nie przestrzega? No trzeba stworzyć taki system, żeby on ciebie śledził, no rozumiesz, nie? I żeby sąsiad donosił na sąsiada, no nie? Bo jeżeli ty na przykład, o, jestem głodny, o, muszę, kurde, kurę mam, no tego, nie? No to wiesz, ją sobie zjem. No to sąsiad zobaczy, doniesie i już masz problem, no nie? I tobie głowę utną, bo chciałam powiedzieć, że według Talmudu karą za nieprzestrzeganie tych praw jest kara śmierci przez obcięcie głowy. Decapitation. No. I to jest oficjalne w ich prawie. Oficjalne. Niestety, wiem, że to brzmi strasznie. No ale to brzmi strasznie, ale oni to nawet w Biblii swojej mają napisane, w Biblii, no. Że jako przeprogramowanie, rozumiesz, nie? Jako, wiesz, po prostu po to, że, jak ty mówiłeś, self-fulfilling prophecy, nie? Czyli wypełniająca się przepowiednia. Samospełniająca się przepowiednia. Dokładnie. Dlatego nie można do tego dopuścić, żeby trzeba ludzi przed tym przestrzegać. Ja myślę, że trzeba również może z właśnie, nie wiem, zrobić jakąś petycję do wiesz, do rozumiesz, do jak to gowernorów, czy jakichś, no tych moim zdaniem senatorów, nic to nie, nic to nie da? Nic to, moim zdaniem nie. Żadne, no, tak to zostało stworzone, żeby ty masz składać petycję, ale ona nigdzie nie będzie zaakceptowana. No ale wiesz, bo mnie to zastanawia, że na przykład DeSantis teraz na Florydzie zrobił prawo, rozumiesz, prawo... że jak wiesz, że jakoś mowa nienawiści przeciw antysemitom, nie? Znaczy, przepraszam, coś na temat antysemitów, bo oni wiedzą, że po prostu, że ludzie zaczną to widzieć, bo ja o tym mówię i paru ludzi o tym mówią. To nie jest tędy droga. My zostaliśmy przez nich przekonani, że jedyna droga to jest złożenie protestu, skargi do władz, które uzurpowały sobie prawo, żeby takie skargi przyjmować i rozpatrywać łaskawie dla ciebie. Albo nie rozpatrywać. No. Jedyna droga to jest droga oddolna, właśnie poprzez taki włoski strajk, czyli obywatelski protest, kiedy my mówimy dosyć. Nie idziemy do Auchan czy jakiegokolwiek tam innego dużego hipermarketu i nie kupujemy waszego zasranego jedzenia. Przepraszam. Dobra, nie fajnie. Kupujemy waszego jedzenia, tak? No. Bo nie chcemy się truć. Świadomość, nie? Drugie,
nie wykonujemy tego, co wy chcecie, czyli nie idziemy na wybory, bo my was nie chcemy w ogóle ani tej opcji, ani tej opcji. A ja tak samo jeszcze mówię, jeszcze jedna rzecz. Co by było? Przecież oni na nas polegają. Oni ileś tam ludzi potrzebują. Część chcą zdepopulować, no ale ileś tam ludzi potrzebują, bo ktoś musi pracować, no nie? Mhm. Gdyby tak wszyscy, każda jedna osoba, nikt nie poszedł do roboty przez powiedzmy 3 tygodnie. W duszy, nie mam co żreć, kurde, podzielę się z innym, wiesz, ludzie się zorganizują, nakupują sobie jedzenia przed i potem, wiesz, i potem zrobią wielki strajk, miesiąc nie idę do roboty. Wszyscy, każdy jeden. To muszę ci powiedzieć, że to się da zrobić. Kto by na tych, wiesz, jak oni na nas mówią, bezużyteczni zjadacze chleba, no nie? Kto jest bezużytecznym zjadaczem chleba? Oni. Na górze, bo oni wiesz, nic oni nie robią. Oni wszystko odwracają do góry nogami. No, dokładnie. No. Słuchaj, w Polsce, na zakończenie powiem, w Polsce była taka sytuacja, a ja już nie pamiętam, gdzie to było i jaki sklep, ale jakaś sieciówka wprowadziła, że w ich sklepie już się nie przyjmuje gotówki. No. Ludzie się zdenerwowali, no ale wiesz, jak przychodzisz jeden i mówisz, no nie będę płacił, ja chcę pieniędzmi zapłacić, no to proszę nie kupować w naszym sklepie. No i odszedł, nie? Ale ludzie się zebrali do kupy, weszli w 20 i wszyscy przyszli przed kasą tylko z pieniędzmi. Sklep musiał przyjąć pieniądze od nich, nie dało się. O, ja jeszcze jedną rzecz podobną słyszałam, że jeszcze zrobili tak, że wózki naładowali i jak oni na początku, to może to, co ty mówisz, że to później było, bo naładowali ludzie wózki, ja to gdzieś czytałam, ludzie pisali, co zrobili. To chyba w Żabce było, czy gdzieś, nie chyba wiem, który sklep, Żabka tak. Chyba. No i poszli, mówią, naładowali wózki, ile się dało, podchodzą do kasy, a my pieniędzy nie bierzemy. Okej, zostawiony wózek i oni muszą wtedy latać przez godzinę, układać. I tak chyba kilka ludzi to przyszło. To nie, ja słyszałem o czym innym, po prostu musieli przyjąć kasę od nich, ale widocznie to jest też dobra sytuacja, nie? No. Także to jest to, cichy protest, ale skuteczny. Wiesz, gdyby dzisiaj ludzie przestali kupować w tych hipermarketach, patrz, w hipermarkecie, jak masz taką powierzchnię, to takiego dobrego jedzenia to masz tyle, a reszta to jest wszystko przetworzone świństwo. No tak, dziąg. No. Gdyby ludzie przestali kupować to i tylko kupowali to, sklepy padną. No i właśnie mówię. Czyli można po prostu, my musimy robić tak, żeby po prostu nie przyjmować tego, co nam się daje. No. Dokładnie. No. Fajnie. Nie? Dziękuję ci, Lucyna. No dziękuję, nie ma za co. Słuchaj, no tego jest jeszcze pełno. Myślę, zobacz, ja tutaj mam rozłożone, ale no na razie chciałam ludzi ostrzec na temat tego jednego dokumentu, ponieważ on już w ONZ jest. A ty jeszcze miałaś pomysł na to, bo dzisiaj tak myśleliśmy o tym, jak, o czym mówić i wyszło, że o tym powiemy, bo to jest pilne, ale ty jeszcze miałaś jakieś inne pomysły, no i może wrócimy do tych pomysłów. No może tak, no. Dobra, fajnie. No dobra. Dzięki. Dzięki. Cześć. Dzięki.